Prawie 3,5 tysiąca metrów sześciennych betonu, 2100 metrów kwadratowych szkła, 307 ton konstrukcji stalowej. Jeśli dodać do tego autostradową obwodnicę Wrocławia i cztery kółka, powstaje przepis na największy w Europie Środkowo-Wschodniej salon marki Mercedes-Benz. Właśnie otwarto go przy ulicy Granicznej. Szanowni Państwo, właśnie oficjalnie wynikało jakby z jednej części naszych marzeń odnośnie miejsca, żeby można było pokazać całą paletę samochodów, a z drugiej strony bardzo mocno wierzymy w przyszłość koncernu, w dalszy rozwój Mercedesa i w to, że koncern także zachwyci nas niebawem kolejnymi samochodami, kolejnymi modelami, które będą wymagały miejsca, żeby je pokazać w jednym miejscu, najchętniej wszystkie. W tym miejscu będzie pracowało około 150 osób, więc cieszę się, że rok 2017 zaczynamy od takiej inwestycji, która pokazuje, że wciąż są tworzone we Wrocławiu miejsca pracy. Mamy kilka aspektów. Po pierwsze, ta część Wrocławia bardzo dynamicznie się rozwija. Widać, że inwestycje komunikacyjne, czyli ulica Graniczna, autostradowa obwodnica Wrocławia, przyciągają gospodarkę. Po drugie, to jest bardzo prestiżowe przedsięwzięcie, bo wszystko, co jest kojarzone z nazwą Mercedes, jest symbolem wysokiej jakości. No i po trzecie, to jest taki znak, że gospodarczo Wrocław, Dolny Śląsk dobrze się rozwijają, bo Mercedes nie należy do tanich samochodów, zatem jeżeli są klienci, a jeśli buduje się tak wielki obiekt, to oznacza, że są klienci, no to znaczy, że gospodarka dobrze się kręci. Parter ma 1600 metrów kwadratowych powierzchni, antresola 1400, warsztat 1000. Całość z parkingiem zajmuje prawie 10 tysięcy metrów kwadratowych. Pawilon i warsztat mają ogrzewanie podłogowe. Kolorystykę w pewnym sensie narzucił Mercedes, a windę dla samochodów okoliczności. Dla mnie luksus architektury kojarzy się z luksusem samochodów i chcieliśmy ten salon zaprojektować tak, żeby on jak gdyby współgrał z oferowaną tutaj marką. A luksus architektury to jest dla mnie właśnie wysokość tych pomieszczeń, to jest ta kubatura, to jest to doświetlenie. Początkowo projektowaliśmy windę wewnątrz salonu, tak żeby te samochody mogły być transportowane na górę, na antresolę. Ze względu na to, że rampa byłaby bardzo dużej długości, żeby wwieźć się na wysokość 8 metrów. Potem doszliśmy do wniosku, że taka winda zewnętrzna, która byłaby elementem ekspozycji, byłaby dużo lepsza. I z tego względu usytuowaliśmy ją w tamtej części salonu na wjeździe, tak żeby w pozycji 3,5 metra mogły być na tej windzie w stanie spoczynku eksponowane nowe modele. Oprócz około 40 samochodów z oferty, ekspozycja zawiera też samochody zabytkowe. Z roku 1939, czyli najstarszy nasz eksponat, piękny roadster, który jest przygotowany w tej chwili do jeszcze gruntownej restauracji, ale już w tej chwili chwyta za oko. Kolejny model 170S w wersji Cabrio Coupé, bardzo ciekawy samochód z początku lat 50. Kolejny, słynna limuzyna Adenauer, również początek lat 50. Dla Echo 24, Marian Maciejewski.